Dobry, dzień dobry wywiórki i Bobry. Witam Was w przełomowym odcinku Mieszczucha w 24. O ile dobrze pamiętam, oczywiście Mieszczucha na roli, w 24. odcinku Mieszczucha na roli, w którym to dzisiaj, no, 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 zabieram się wreszcie za coś, na co czekałem. Niektórzy z Was też czekali, pytaliście się mnie na. Fanpage'u' w wiadomościach. Pytaliście się mnie też gdzieś na karcie społeczność, pod jakimiś filmami, że jesteście ciekawi, co ja tam wymyślę, pytaliście się kiedy to nastąpi i czy będę to robił, czy będę nagrywał odcinek, jak stawiam budynki na mojej nowej farmie, jak stawiam w ogóle nową farmę. Tak, planowałem początkowo zrobić to na live, ale uznałem, że ja jestem zbyt podatny na sugestie, na jakieś e, różne propozycje. Podejrzewam, że dużo z Was. E, Podczas budowy, gdybym budował to na live, rzuciłaby pewnie mnóstwem ciekawych propozycji, co jak postawić, gdzie postawić, i tak dalej, i tak dalej. No tak by było zapewne. Dlatego, żeby zaoszczędzić sobie ten bór głowy, po prostu postawię to na odcinku, a Wy będziecie komentować efekt. Hmm. <laughs> Może coś będzie się dało postawić lepiej. No niestety, farming nie daje opcji przesuwania postawionych już obiektów. Niestety tak to jest, no ale mam nadzieję, że nie po lamie. słuchajcie, oczywiście również zaraz dowiecie się jaką kupiłem działkę, pewnie co by strzejsi mogli się domyślić yy, gdzie będę się budował po tym co ostatnio napisałem, właściwie użyłem słowa działki, że kupiłem działki, a nie działkę, także wiecie, wiecie jak to jest, ja tylko sięgnę po mój kajet. I w moim Kajet yy, mam tutaj popisane trzy punkciki, żebym oczywiście o tym nie zapomniał. Zanim zaczniemy budowę, zanim przystąpię do tych prac właściwych, yy, słuchajcie, wgrałem kilka nowych modyfikacji. Yy, no, w skrócie mówiąc, dwie, ale yy, tak nie do końca dwie, bo tak, po pierwsze, yy, wgrałem modyfikację, która waży 400 kB, właściwie modyfikacja skryptowa która to y, troszeczkę tuninguje krowy, to, zna <gry> to znaczy nie, że dorabia im dodatkowe wymiona czy coś, tylko y, y, można hodować krowy na y, różne sposoby, to znaczy do różnych celów, o w ten sposób i zależnie od tego, jakiej maści krowy wybierzemy, tak to y, taka produkcja będzie się odbywać. I na przykład, ja tutaj teraz nie mam krów w tym momencie, więc Wam tego dokładnie nie pokażę, ale są krowy, które są bardziej mleczne, są krowy, które yy, są bardziej do rozrodu. Niż mleczne są krowy, które z kolei nie są ani mleczne za bardzo, ani jakoś do rozrodu, tylko służą do produkcji obornika i gnojowicy. To wszystko zależy od tego, jaki kolor krowy wybierzemy. Yy, I to wydaje się, może małą modyfikacją, ale sporą. Ja Wam powiem, że yy, spora, nie spora jakieś dodatkowe urozmaicenie jest a mianowicie takie, że ja planuję postawić dwie, go, yy, dwie obory. Dla krów. W jednej będę miał krówki pod e, myśl mleko, w drugiej będę miał krówki pod może nawozy, a może pod rozmnażanie. Tego jeszcze nie wiem. E, chciałem rezygnować z krów i kurczoków i koni oczywiście na rzecz świnek i owiec, ale stwierdziłem, że owce są za łatwe dla mnie, a ja potrzebuję większych wyzwań. Świnki będą natomiast. Nie od razu pewnie, bo jak widzicie, mam 712 tysięcy. Na ile mi to starczy, nie wiem tak do końca. Dlatego będą krówki, jedne i drugie, zapewne na początek. I świnki potem. Koni już nie będzie, kurek już też nie będzie, chociaż jeśli chodzi o kury, może coś się zmieni, bo mam na oku ciekawy kurnik w modyfikacjach, ale to jeszcze, 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 jeszcze kolejna sprawa, nowe nabytki widzieliście w tym takim pseudo filmowym wstępniaku, że coś nowego jest, coś tam nowego mam nie będę teraz nad tym się rozwodził ani pokazywał, część jest z tych nabytków z modyfikacji, jakieś jeszcze nowe dojdą część jest po prostu zwyczajnych takie typowe zwyklaki jednym z nowych modów jest na przykład ten Uaz Patriot zamiast mojego Nissana bo jednak mnie trochę drażniła ta kierownica z prawej strony, a ten Nissan też jest całkiem fajny, nie jest może taki ładny jak Dodge wcześniej, czy ten Nissan w sensie model, ale jest całkiem spoko. Jak na gospodarkę gdzieś na lubelskiej, czyli blisko wschodniej granicy, myślę, że taki ułazik jest ok. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o profil mojej farmy, pomysł planu, już właściwie powiedziałem. No, domyślnie na początek krowy, dwie obory. I oczywiście potem również świnki. A kto wie, może do świnek też się ciekawy skryptowy mod na patoczy. Yy, I teraz, tak słuchajcie, kolejna sprawa. Ja może udam się, mapka jest wyłączona, więc nie wiecie. Tak. Kto się domyśli, ten się domyślił, ale jeszcze tak do końca yy, nie wiecie, co ja tutaj, yy, co ja tutaj yy, nowego, jaką ziemię kupiłem właściwie. Więc słuchajcie, no, trzeba czynić honory, ruszać stąd. Przejadę przez tutaj moje yy, podwórko boczne, gdzie stała yy, obora z krówkami, oczywiście. Gdzie był padok, ten malutki mój, z konikami, coś tam jeździ mi za oknem. Nie wiem, czy to słyszycie. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego. Podgłośnie sobie delikatnie pojazdy, bo mam tutaj jakoś w miarę cicho te pojazdy. O, teraz lepiej słychać. Przy okazji, teścik tego oto ułaza. Tragedii nie ma. modzik jest całkiem spoko, całkiem fajny. Nie jest może wybitny jak ten Dodge, jeśli chodzi o wykonanie i tak dalej, no ale. Ale jest, I jest spoko, i póki co z osobówek to tutaj zostanie. E, no i tutaj tak, no pamiętacie, stała tutaj obora z krówkami. E, tutaj wszystkie garaże pozamykane, bo już są puste. E, tutaj gdzieś porozstawiane maszyny. Wszystkie maszyny, które tu stoją, są do przewiezienia na nową gospodarkę. E, tak, tutaj nic stąd nie ubędzie. To, co przybyło, to przybyło, reszta nie ubędzie. Proszę, jaka ładna kosiareczka, klasa. Też funkielnówka sztuka nieśmigana. No, i zobaczcie, sprzedałem tylko, sprzedałem tylko ten land, właśnie, bo ja sprzedałem już landy z, tego, z tej gospodarki i już tutaj sobie AI zresetowało wszystko, i tutaj było pole, i tutaj dalej będzie pole. Wiatę tutaj na kostki również sprzedałem. Kostki oczywiście nie sprzedam ich ani kiszonki, ani trawy, ani słomy, wszystkie je wywiozę. Teraz jeszcze tak zauważcie, jak najeżdżam myszką, najeżdżam po prostu widokiem na kostkę, pojawia się taki oto kwadracik moment, bo tu pojawia się i znika tak, nie wiadomo kto jest właścicielem tych kostek, tak, mam nadzieję, że ja je będę mógł zabrać, skoro one tak tutaj leżą, powinno być, że ja, no ale nie wiadomo, fajna modyfikacja Global Company która właśnie dodaje na przykład taką funkcjonalność, jak najeżdżamy sobie na kostkę, widzimy, że jest 4000 litrów, tak, kiszonki tutaj mamy tutaj mamy siano, jest 4000 litrów siana i tutaj mamy co? Tutaj mamy słomę i jest 4000 litrów słomy na jednej kostce, czyli wiadomo o co tutaj chodzi. To jest dobre, kiedy na przykład mamy palety z nawozami, z nasionami. Coś już z nich uszczknęliśmy do maszyn, do siewników i tak dalej, do rozsiewaczy. No i nie do końca wiadomo tak naprawdę potem, ile tam zostało w tej palecie. Z tą modyfikacją wiemy wszystko, czy ta paleta to jest praktycznie, nasypiemy z niej jeszcze tylko troszkę, czy troszeczkę więcej i trzeba kupować kolejne oczywiście czy, czy co no O i coś tutaj znowu mi yy, wyskakuje mi profil co jakiś czas z tej kierownicy i, i po prostu coś tutaj o powinny być kierunkowskazy anima, anima no nic trudno tak mi się dzieje tutaj na tej yy, na tej naszej wsi no i słuchajcie no widzicie w którą stronę jadę więc już teraz już na bank wiecie które pola kupiłem yy, przejadę tutaj takimi yy, bardziej można powiedzieć gruntowymi dróżkami, nie będę się tutaj bawił w jechanie drogą asfaltową, to znaczy na moją farmę można dojechać z dwoma drogami tutaj tą i jeszcze ewentualnie tam od strony tego, od strony, że tak powiem stacji wapnowania i warsztatu dla samochodów dla pojazdów i maszyn można sobie tutaj dojechać tutaj widzę Bartek rzeźbił teren i troszeczkę tak go tutaj poniosło o, zobaczcie, a się mogę ładnie wychylić z tego Nissana. <laughs> nie jest źle. E, no i tutaj, e, nie wiem, w poprzednim odcinku Mieszczucha tutaj narzekałem trochę na drzewa, które są gdzieś jakoś obalone, ścięte. Ja je tutaj maszynami, ciągnikami poprzestawiałem po prostu. E, I już tak nie leżą na drodze. I e, oczywiście tak, tutaj to drzewo jest na ziemi Bartka, więc go, o kurde, przejechałbym. Nie ruszałem. Ale tutaj te drzewa, które zagradzały mi drogę, no to jest. słuchajcie. No niestety, no przykro mi bardzo, ale je pociąłem na porcję i sprzedałem. Niestety, no trzeba było po sobie sprzątać. Bartek, przykro mi bardzo, skoro już te drzewa pozostawiałeś. No i działka jest praktycznie gotowa, jest wyrównana. Na razie jedna działka jest wyrównana pod zabudowę. Teraz tutaj dojedziemy, zobaczymy, jak to jest. Ja już tutaj prowizorycznie postawiłem, słuchajcie, bramy i kawałki płota. Dlaczego tak daleko? Z... Dlatego tak daleko. O, znowu działa profil, super. Dlatego tak daleko, ponieważ tutaj widzicie, musiałem trochę gładzić teren, yy, bo sprawa jest taka, ja się tutaj może zatrzymam na razie. Oj kurde, no proszę. Jednak profil nie do końca zaskakuje. Yy, ja tutaj się zatrzymam i zobaczcie, yy, tekstura tych takich dróżek o, tych polnych, takich yy, gruntowych ona jest stała. Kiedy ja obniżam teren albo podwyższam, to zostaje w miejscu. I w tym momencie, o nawet tutaj, jest trochę widać, że to tak, jakby w powietrzu, jest, nie? Że to tak tutaj wygląda. Kiedy ja tutaj tak płaszczyłem teren cały, no to to wisiało w powietrzu, bo to poszło wszystko w dół. No i tu musiałem troszeczkę gładzić ten teren za pomocą wygładzania tym środkowym przyciskiem myszy. Dlatego nie stawiałem tych bram zaraz tutaj, bo by mi część wisiało w powietrzu i tak dalej. Tylko niech te bramy zaczną się tu, gdzie jest równo. Ten teren i tak jest ogromny. Widzicie, tutaj porobiłem takie skarpy, wymalowałem to teksturą skały, żeby to jakoś sensownie powiedzmy wyglądało. Tu jeszcze jakiś w powietrzu wisi pniak po drzewie. Ja to próbowałem jakoś ciąć, ale to w ogóle jest jakieś dziwne. Yy... I to tak zostanie, wymiasto jest ja z tym jakoś będę musiał poradzić, bo mnie to strasznie denerwuje. Może na chwilę podniosę teren i to wtedy jakoś zaskoczy, cholera wie. No widzicie, porobiłem taką tutaj skarpę delikatną. Tu wszystko na szczęście pod zabudowę jest równe. I teraz tak na całe szczęście w miarę równo jest tutaj, gdzie jest przejazd na to pole, ponieważ to ja już to włączę, może mapkę, ponieważ działka sąsiednia ta się kończy na polu 76. To już oczywiście wszystko należy do mnie. Ja tu się tym polem nie zajmowałem. Tutaj rosła ta soja, jak kupiłem, ale już to miałem gdzieś, nie pryskałem nic. Niech to jest jak jest. No i ta działka tutaj poniżej również jest moja. Tak, i tutaj też jest ogromny teren. Tu zobaczcie, na tym żwirku wyrosła trawa, na tym asfalcie właściwie. E, ponieważ testowałem modyfikację od Błażeja, dzięki w ogóle Błażejowi za podesłanie mi ciekawej modyfikacji, bo chcieliśmy sobie wpisać na mapę malowanie trawą, tak jak wyszła z tą aktualizacją, tylko że dedyk po takiej zmianie w pliku mapy y, mapę widzi jako nową, inną, osobną. I save z tym zmodyfikowaną mapą o ten kod, który się dopisuje, nie działa niestety. Nie chciałem kolegom psuć save'ów ich postępu prac, progresu, dlatego darowaliśmy sobie, ale tutaj właśnie Błażej, przyszedł z odsieczą, podrzucił modyfikację, gdzie trawę stawia się jako obiekt placeable. E, tutaj wcześniej była taka płyta, właśnie asfaltowa, no ale ja ją, e, słuchajcie, e, no, postawiłem, bo testowałem tutaj jeden budynek przez farmę PGR, stawiane na PG, że jeden budynek z paczki do mapy North Frisian Marsh, czy to będzie działać na tej mapie. Okazuje się, że działało, no ale to zostało po tym budynku. Ja tutaj testowo machnąłem tą trawę. Wystarczy, wiecie, wymalować to teksturą płaskiej trawy i to już takie potem jest fajne. I ta trawa, z tego co widzę, ona rośnie. Ona normalnie rośnie, bo ona była niższa, jak ją postawiłem jako placeable. I potem ten obiekt placeable tej trawy można sprzedać, a trawa zostaje. A w garażu nie mamy zaśmiecone jakimś dodatkowym obiektem, więc... Jest to jakiś sposób, jest to jakieś rozwiązanie. Tak. Dobrze. No to teraz wróćmy do, do właściwie Meritum. Jest 12 minuta nagrania, a ja nic nie zacząłem jeszcze stawiać. Jeżeli chodzi o moje gospodarstwo, He, no to od czegoż by tu zacząć? No na pewno zacznę od domu. No tutaj zobaczcie, stał no tutaj właśnie przy tym pniaku obok, stał taki barak sobie postawiłem na początku. W którym niby pomieszkiwałem podczas budowy, o tutaj, w tym miejscu, no ale go sprzedałem już, bo już dzisiaj się zaczynam budować, więc już mi tutaj żaden kontener do spania tymczasowy nie jest potrzebny. E, ja teraz jeszcze może sprzątnę tego łaza stąd, bo skoro tutaj już tak o, widzicie, tutaj jeszcze jest trochę w powietrzu, no tutaj trzeba będzie zaingerować jeszcze w ten teren, bo to, to nie wygląda ładnie, to jakby jakaś kładka z gleby jest po prostu, to nie wygląda ładnie, e, tak. I tutaj, skoro jest tak oddalona ta brama od tego oto miejsca, no to ja tutaj sobie wymaluję prowizorycznie, oczywiście, drogę dojazdową do tej bramy. A wzdłuż, może jakiś szpalerek drzewek zrobię po prostu w ten sposób. Yy, może to jakoś będzie wyglądać. Oczywiście, może nie za szeroko, żeby kombaj na przykład mógł wyjechać tędy czy coś. Ale zawsze mam jeszcze drugi wjazd, słuchajcie, i tak myślę, że ten wjazd drugi ten tutaj o właściwie ten wykorzystam ten właśnie wjazd wykorzystam do może y, dla maszyn, a tu będzie jakiś tam główny. Tam gdzie stoi auto teraz, tam może będzie jakiś główny wjazd y, na moją farmę. Bramy z modyfikacji oczywiście przesuwne na przycisk myszy, mają dźwięki metalowe dźwięki nie ma problemu. Tu miałem trochę kłopot jak to postawić, bo y, ta brama wygląda właśnie tak, tylko że w drugą stronę. To znaczy jest odsłonięty tutaj ten kawałek, rozsunięty, no i zasłonięty jest drugi kawałek. I teraz, tak, kiedy ją zamykam, widzicie tutaj jest też ta szyna. Może ja z drugiej strony pokażę, o jest tutaj ta szyna. I musiałem sobie jakoś poradzić, żeby tutaj postawić płot. No i niestety, ten płot nie da się postawić na tym albo jakoś jeszcze bliżej tego, bo jest na czerwono. Mimo tam odpowiednich modyfikacji, itd., tak dalej, i tak dalej, na bezkolizyjność. No niestety, tak to jest. No i to na razie tylko. Poza odcinkiem postawiłem jako taki punkt zero, od którego po prostu zacznę. Ja tylko sobie autko stąd zabiorę, żeby ono mi tu nie przeszkadzało, w razie czego. Cholera, mam delikatną zgagę, wiecie, bo przed chwilą dosłownie wróciłem z pracy, jest godzina po 23. Jadłem kolację, na kolację zjadłem, słuchajcie, kiełbaski z takim bardzo ostrym ketchupem. I coś mi zdaje, że to nie był dobry pomysł, za dużo tego ketchupu sobie trochę nawaliłem i, i trochę mnie pali zgaga. No, w najwyżej w krytycznym momencie wezmę sobie, zrobię pauzę, e, cięcie nagrania i pójdę po odpowiednią tabletkę. Moment, zgaszę światła, bo szkoda akumulatora. No i słuchajcie, no zaczynamy budowę. E, przeglądałem w internecie na różnych stronach m, zdjęcia z lotu ptaka przeróżnych polskich gospodarstw i powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba gospodarstwo Lewandowskich. Nie tych Lewandowskich od piłki nożnej i karate. O, GR Lewandowski się nazywa po prostu to gospodarstwo, mieli fajne zdjęcie tak z drona zrobione i to fajnie wyglądało i tak się trochę wzorowałem tutaj um, Tylko, że ja mam tutaj dużo 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 większy teren I tak na dobrą sprawę To pole, ten, um, tą działkę za polem numer 76 czyli tą działkę z tym słupem Może nawet bym mógł sprzedać Chociaż z drugiej strony potrzebuję łąki może kiedyś tam też zagospodaruję teren. Póki co będę miał przynajmniej łąki. No, zobaczcie, no to jest po prostu ogromne. Ja tu jeszcze trochę wygładzę tylko te skarpy na końcu. Działki, bo one no są takie. Straszna stromizna jest, nie? Troszeczkę bym to jedynie pochylił, po prostu wygładził. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, ale przynajmniej ta tekstura, no ta tekstura tutaj tej skały tak się rozciągnęła strasznie do góry, nie? Widać, że to jest takie niedopasowane, trochę do aż takiej ingerencji. No, ale nic, trudno. Tutaj, teraz, właśnie po tym widać to zróżnicowanie wysokości terenu, po prostu, nie? Tutaj, jak pamiętacie, były takie sadzawki, takie kałuże, i jakieś drzewka tu rosły. Oczywiście, to wszystko jest wycięte w cholerę. A te sadzawki są zatopione, bo podnosząc ten teren delikatnie, w tym miejscu, jakoś ja to tutaj oczywiście wszystko wyrzuciłem stąd. Yy, tak, wiecie, prawy i lewy przycisk myszy jednocześnie i jechałem po prostu od boku do boku, do boku, do boku, żeby tylko to wszystko było równe, a potem martwiłem się o te wszystkie skarpy, nie? Także no, no to słuchajcie, 17 minuta, wstęp zakończony, brama otwarta w tym momencie. Yy, akurat bramy to jest moje takie, moja największa zmora, ale chyba ogrodzenie zrobię sobie na koniec. Kiedy już skończę stawiać budynki. I teraz będziecie mogli zobaczyć z modyfikacji, jakie nowe obiekty doszły, bo z modyfikacji troszeczkę tych obiektów nowych mamy na mapce. Ja tak mówię, że chłopaki mnie kiedyś zabiją za te wszystkie jakieś słuchajcie mody dalej i tak dalej. Ale po kolei tutaj widzicie Global Company Hot Fileables, ale to na spokojnie po kolei od jednego z was dostałem na Facebooku link do takiej oto chałupy. Bardzo mi się spodobała, nie pamiętam, wiem, że to było Haribo, tak, ale jeszcze było kilku twórców przy tej mapie wymienionych e, jako ci, którzy tam ewentualnie ją przerabiali, pomagali, edytowali, ulepszali. No ale taka, widzicie, cena jest 125 tysięcy, więc nie jest to jakoś mega niska cena. No i chałupka jest, jak widać, bardzo ładna. No nie wiem jak wam, no mi się strasznie ta chałupka podoba. I teraz tak, ja bym sobie tutaj musiał mniej więcej zrobić jakąś dróżkę, może najpierw jednak wytyczyć. Nie chcę tak blisko ogrodzenia stawiać domu, oczywiście. W ogóle to dom, to ja myślę, tak sobie postawić gdzieś z tej strony i go obrócę, może jakoś. Eee, tak, a może nawet w ten sposób. Co wy na to, gdyby tak postawić ten dom? To wygląda całkiem spoci, bym powiedział. Coś takiego. Chociaż, może na prosto lepiej by było. I tak bokiem, oczywiście, tutaj, nie? Tak boczkiem, coś takiego. Coś w ten deseń, tylko żeby to było równo do siatki. Czy to mi się teraz. Moment, czy to mi się teraz fajnie wyrównało do siatki? Tak, to się wyrównuje, kiedy się naciśnie C, z tego co widzę. Moment. A nie, jednak nie. Jednak troszeczkę nie. No dobra. Ja tu sobie może pomogę po prostu tymi. O, może po prostu tym sobie pomogę, spróbuję do tego dorównać, do płotu. Chociaż płot też pewnie nie jest <laughs> prosto postawiony, znając mnie. E, jejku, jejku. To jest właśnie, powiem wam tak. Funkcja farmingu, którą, na którą się strasznie ucieszyłem, a która jednocześnie potrafi mi psuć, y, napsuć po prostu krwi, bo Michał, tutaj Gorzyn, jeden też z moich moderatorów i gości na jednym z poprzednich odcinków, powiedział, że piękną sobie farmę zrobiłem, że po prostu jest pod wrażeniem, no ale powiem wam, że. Zrobić to ładnie to też jest, kurde, nielada sztuka. I teraz tak, moment, bo tutaj ten dom ma jakiś tam tarasek. Byłoby głupio, gdyby ten taras patrzył w tamtą stronę, tutaj w prawo, gdzie zapewne będę miał jakieś budynki gospodarcze. Chociaż może budynki gospodarcze ja sobie postawię gdzieś tam. No ale wiecie, taras w sumie dobrze by było, gdyby stał może w stronę tych pól, chociaż tutaj nie. Bo taki widok na, na oborę i, i na tam nie wiem, na, na co tam jeszcze, co tam jeszcze będę miał, na garaże, no, na wiaty, na maszyny, silos i tak dalej, no to tak średnio bym powiedział. A wejście do domu, w sumie, może być spokojnie z tej strony. Nie musi być od strony, przecież, drogi, nie? nie musi patrzeć na drogę, więc może w ten sposób. Z drugiej strony, widok w tamtą stronę też nie jest najgorszy. Więc tak sobie myślę, żeby tutaj z tego tarasu, chociaż taras jest w sumie dookoła chaty, jakby nie patrzeć, teraz tak, no teraz w sumie ten właściwy jest u, z przodu. No to dobra, no to dobra, bo teraz tak sobie ten, ten dom porządnie obejrzałem i tak sobie uważam, że e, że może jednak postawię go w ten sposób. Tutaj widzicie Solary nawet na dachu. No tutaj się postarali dla mnie budowlańcy z projektem tej chałupy. Ta chałupa ma jeszcze coś jednego fajnego, ale to wam zaraz pokażę, kiedy już skończę ją stawiać. I teraz tak cholera myślę, czy może jednak tak ją pod delikatnym skosem postawić, kurde, sam już nie wiem. A tutaj jakieś ewentualnie przed tym domem, przed domkiem tutaj gdzieś w tym miejscu jakieś ewentualnie, kurde, nie wiem, nie mam pojęcia, jakby to ewentualnie ugryźć. I to jest właśnie to, dlatego się troszeczkę obawiałem, powiem wam, nagrywając taki odcinek tutaj, dlatego się właśnie troszeczkę obawiałem. Z drugiej strony... Czy wszystko musi być tak równo do linijki? No nie, nie musi być, słuchajcie. Chałupa może stać też tak. Nieraz coś takiego widziałem. A ewentualnie tu, yy, między krawędzią, rogiem tego domu, a płotem, o tutaj, tak, bym sobie zrobił może garaż po prostu dla samochodu. Postawił, jeżeli jakikolwiek garażek mam, oczywiście, bo to też nie jest takie pewne, może ją bardziej jakoś tak, o, tą chałupkę bym postawił tu. O, i teraz muszę obrócić tak, żeby widzieć, czy mi się garaż tutaj zmieści, ewentualnie ta chałupa w ogóle jest tak w miarę równo na ziemi? Tak, jest równo, dobra. Bo to też różnie bywa z tym, nie? Garaż, żeby mi się tutaj zmieścił. Ewentualnie jeszcze jakieś przejście gdzieś na tyły. No, zobaczymy, zobaczymy. Coś tak, a może faktycznie tak, kurde. Powiem wam, że może jednak mogłem to zostawić na live'a. Te, to budowanie, bo jednak może nawet wasza pomoc by mi się tutaj przydała. Wiecie, ja sobie to na razie nawet nie przymierzałem tutaj nic, ja sobie wszystko w mojej wyobraźni po prostu na razie nakreśliłem. No i tak to wygląda, nie? W sumie, w sumie tak może być, no widok na biogazownię będzie z tarasu. No ale to zawsze są można iść, kurde, nie wiem, gdzieś na bok, nie? Chociaż ten taras taki to nie taras, tu by się jeszcze ogród dla tego domu przydał tak właściwie, więc... Nie wiem, no przy samym płocie może nie, może taki odstęp zrobię. A garaż byłby gdzieś ewentualnie z tyłu, nie? Coś takiego. Dobra i teraz pytanie tylko, czy to jest równo w miarę względem płotu. No płot jest krzywo jak byk, teraz to widzę, nie? Płot jest krzywo jak cholera, ale... To tam nie jest problem, bo płot jest tani i można go sprzedać i z niewielką stratą kupić, no. Ten dom wygląda na... Ja tak patrzę pod te kreski. Tej powtarzającej się tekstury trawy po prostu. Pod te pasy takie na tej trawie. Czy to jest równe? Mniej więcej, mniej, a więcej. Może przybliżę sobie moment. Troszeczkę tak. No jest równo jakoś, jest jakoś równo, dobra. To może zrobimy w ten sposób. Uwaga, pierwszy obiekt, cyk. Stoi. Stoi, proszę państwa. Proszę bardzo, jak pięknie. Dobra, no to tutaj zaczyna się moja przygoda, tak? I zobaczcie, co tu jest fajnego? Sołtys. Teraz ja też jestem sołtysem. I to by się zgadzało, bo. Yy... To miejsce nie jest ani w lubelskiej, ani w kolonii lubelskiej, także wiecie. E, no i przy okazji może takie krótkie oprowadzenie po tej chacie. Zobaczcie, jaka, no po prostu, Mona Lisa. E, tutaj widzicie taki pokój dzienny, nie? Tu jakiś tam, kurde, koncert ACDC puszczony na DVD. E, super sprawa, nie? E, optymalizacja tego domu jest spoko, widzicie, 60 fpsów. Nie ma tragedii. Zegar, jakiś tutaj, też jakieś dzieła sztuki. No widać, że artysta tutaj mieszka, artysta, rolnik, nie? No a tutaj jest moje stanowisko, oczywiście. Ja tutaj działam. No, działałem tu właśnie w jakimś programie do, nie pamiętam jak on się nazywał, programie do tam konstruowania domów i tak dalej, nie? Żeby sobie to wszystko zaplanować. Tutaj papiery związane z całą moją sprzedażą. Tu jakieś książki. Za tą ścianką pewnie gdzieś jest jakieś ukryte przejście, tylko trzeba pociągnąć za książkę. No. Nie no, chatka jest całkiem fajna, całkiem przyjemna, muszę przyznać. Oczywiście z triggerem spania i tak dalej. Tu jakieś paróweczki, piwerko, e, kuchnia. E, taki ciemny orzech, kolor meblinie. E, można iść do góry na pięterko, proszę bardzo. Schody działają, tylko jak to w farmingu, postać się na wąskich przejściach blokuje. No ale tak to już jest z tą grą, nie? Wiecie, jak to bywa. No nie wiem, czy tutaj, jest, tutaj nic nie jest otwierane. O, dupa blada, nastąpiła utr utrata połączenia z grom. Oj, uwielbiam to. A słuchajcie, miałem przerwę w dostawie internetu UPC, co prawda powiadomił to faktycznie. Na koncie UPC moim, moim panelu jest wiadomość, że dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli 6 sierpnia jest. Planowana praca modernizacyjna w moim regionie, więc tutaj nie będę obwiniał internetu. Poinformowali, tylko, że się tam nie loguję tylko wtedy, kiedy płacę rachunki, więc wiecie. Eee, napisali, że do 6 rano niby jest ta modernizacja, więc znowu pewnie może je wyrzucić, ale choćbym się zesrał i choćby żygać, to ja to nagram. Ja dzisiaj, nawet choćbym miał trzecią część tego nagrania, nagrywać jutro, to ja już zacząłem. I ja już nie będę teraz znowu sprzedawał i robił od nowa, bo krew by mnie jasno zalała. Dobra, zostawiam tak tutaj tą, tą chałupkę. Myślę, że to będzie całkiem spoko wyglądać. Sołtysa już mam oczywiście, kota również mam trochę. trochę mu się przymurowało, no ale jest. Eee, brama, tak jak mówiłem, działa oczywiście. Eee, słuchajcie, no i co? No i. I teraz kolejna sprawa. Po kolei mogę wam teraz wszystko objaśniać, tutaj pokazywać co, co jest, co takiego jest na mojej gospodarce nowego. Co będzie takiego fajnego i ciekawego, myślę. No mam nadzieję przynajmniej. Słuchajcie, sprawa jest taka, że tak jak wam wspomniałem, zostaje przy krowach, ale przy takim troszeczkę innym innym trybie, jakby inny profil, nie? Bo wiadomo, zwyczajnie to jest tak: mleczko, obornik, i gnojowica. Oczywiście to jest wszystko produkowane przez krówki e, i tak dalej, i tak dalej. E, a teraz chcę postawić sobie dwie zagrody dla zwierząt. Dwie zagrody, dwie obory dokładnie. I słuchajcie, nic z tego modding welta. To jest fajne, ale pamiętam, że na poprzedniej farmie strasznie mi przy oborze dla krów spadały klatki na sekundę, dlatego uznałem, że słuchajcie, bardzo fajnym pastwiskiem będzie takie oto pastwisko za 100 tysięcy złotych. Ehm... Na 50 krów, również na 50 krów, ale jest ładniejsze, jest naprawdę ładniejsze. I teraz tak sobie myślę, czy by je teraz postawić, czy najpierw, może najpierw słuchajcie, zrobię te magazyny na garaże na wszelakie maszyny. I teraz tak, muszę to wszystko zlokalizować, gdzie ja to mam. Mamy tutaj dużo już takich, dużo wcześniej wrzuconych. To widzieliście u mnie, pod tym stały belki. No, tych domyślnych, to ja tutaj nawet na to nie patrzę. I teraz tak, dom jest ma elewację białą i tak myślę właśnie o, o czymś jasnym o czymś co będzie miał też taką no tutaj modding welt dużo daje budynków, no ale z modding welta wszyscy mają tego modding welta, ja chcę troszeczkę po swojemu to jednak zrobić i teraz tak sobie myślę właśnie tłomy też takie drive through hall i tak dalej i tak dalej, myślę że to na pewno sobie postawię gdzieś na kombine, chociaż dużo mi się z tych obiektów podoba, tak naprawdę no ale będę tutaj raczej starał się szukać czegoś jasnego, o coś w tym stylu może taką dużą tylko, że ta z kolei, e, wiem, że któraś z nich jest e, uszkodzona to znaczy drzwi, bramy nie mają kolizji do którejś z tych e, garaży i teraz nie jestem właśnie pewien e, skłaniam się raczej, żeby postawić jeden duży garaż na większość maszyn, tak żeby prawie wszystko tam się zmieściło e, dlatego myślę właśnie o, może nie o takich małych chociaż to też jest ładne to jest też bardzo ładny model można go gdzieś oczywiście tutaj postawić. Jest, tylko teraz kurde nie widzę z której strony on ma wjazdy, a z której wyjazdy. Właściwie nie widzę tego kompletnie. Zaraz tu jest chyba ściana. Tak, tu jest ściana, gdzie są te paski. Tutaj jest wjazdowe. I teraz tak, słuchajcie, plan jest generalnie taki. Pozwólcie, że ja z tym obiektem tutaj pojeżdżę trochę, że zrobię to w taki sposób, iż skoro tu jest chałupa, Tutaj, może zrobię jakiś ogródek. De jeszcze taki drewniany płot. Odtąd będzie, mniej więcej, szedł ten płotek. Tak, odtąd będzie, sobie szedł mniej więcej ten płotek. I tak sobie myślę, że ten oto płotek. Będzie się kończył gdzieś tak mniej więcej tu, o tak, będzie szedł tutaj, tutaj. Może uda mi się znaleźć modyfikację na jakieś ławeczki, jakąś huśtaweczkę, nie wiem czy coś takiego jest w obiektach PlaySable. Wiecie, po prostu grudek który sam sobie postawię, jakieś kwiatki tam mam, drzewka mam, nie? Ale tutaj wiadomo o co chodzi, ewentualnie jakąś furtkę tutaj zrobię, żeby można było tu przejść i tak dalej. Dlatego sobie część tutaj tej strefy wokół domku, z tej strony tutaj tył i tutaj chcę zostawić. I teraz tak myślę właśnie, gdzie postawię tę oto e, tutaj y, ten garaż, tylko niekoniecznie właśnie ten. E, ja wam powiedziałem, że mi się, że ja bardzo dużo mam wyobraźni, tak, tego wszystkiego moich tych wszystkich pomysłów na rozbudowę i tak dalej. Ale kiedy teraz tak na to patrzę wszystko na żywo, sobie to przymierzam, to wiadomo, no jednak troszeczkę wyobraźnia działa inaczej, troszeczkę działa inaczej, troszeczkę inaczej są fakty, a inaczej wyobraźnia. O, może tak powiem. Jeszcze jest sytuacja taka, że mamy ten silos na buraki, e, przepraszam bardzo, tak, buraki, e, ziemniaki i wióry. E, moment, ja go tylko namierzę. O, to jest to. To jest właśnie to. On jest dosyć tani. Troszeczkę może nawet za tani, z tym że on jest ogromny, dosyć ogromny. I tutaj tak, tutaj jest też miejsce na jakieś ewentualnie parkowanie czy coś. A ja teraz też w buraki, ziemniaki będę chciał iść. Też już myślę, że to jest ten czas, żeby powoli sobie w te buraczki i ziemniaczki iść, gromadzić, bo w końcu świnki i tak dalej i tak dalej. I teraz tak, mam delikatny problemik Znaczy ból głowy taki, pozytywny oczywiście Gdzie by tutaj to jakoś rozlokować sensownie wszystko hmm, Tak sobie patrzę, tak sobie patrzę I myślę, że zwierzoki e, Te króweczki to bym sobie dał gdzieś tu może Bardziej tak na tyłach Od gospodarki Moment, to ja może najpierw jednak te króweczki bym tutaj e, Postawił mm, 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 Zagrody dla zwierząt i to jest, które? to nie jest to, to jest, to jest wszystko z Modding World, to jest to pastwisko dla krów, no zobaczmy, o ja pierdziu, to jest dużo większe niż myślałem, czyli raczej byłaby jedna sztuka tego i teraz tak, no dużo mi to zajmie miejsca, no chyba nie trzeba będzie karczować tych drzew i usuwać tutaj tego wszystkiego póki co. Chociaż momencik, ja to sobie muszę zobaczyć jeszcze raz. Tutaj coś na żółto mi się podświetla. Dobrze by było też postawić, kupić tą ziemię tam, w tamtą stronę. Tu jest takie oczko wodne. No ale może tak będę musiał zrobić. Ewentualnie jeszcze jest inna opcja: zlikwiduję to pole w przyszłości. To tutaj pole, zlikwiduję to pole po prostu. Tutaj też wyrównam mniej więcej tak jak tam wyrównałem. I słuchajcie, no tutaj może też jakieś zwierzątka się upcha, niekoniecznie tutaj, tutaj może jakiś plac, silosy, jakieś maszyny i tak dalej, a krowy po prostu, no na razie, na razie z krowami dam sobie spokój, albo po prostu w drugiej części, w drugim, kolejnym odcinku, albo może na live, albo może już z gościem w mieszczuchu po prostu zajmę się tym rejonem. To pole mi aż tak nie jest potrzebne, ono nie jest jakoś duże, żeby przy, przynosiło dochód. Oczywiście sobie tą soję najpierw zbiorę, zanim będę likwidował to pole. No, ale tutaj spokojnie już będzie można coś robić. Ja to tam nie chciałem mieszkalnego rejonu, bo tu jest właśnie ten słup, ten nadajnik. Dlatego zdecydowałem się tutaj. No ale teraz patrzę, to pastwisko jest naprawdę ogromne. Ja sobie je spróbuję. I się bardzo fajnie obraca. O, proszę jak elegancko. Nie ma dowolnego obracania. Jest po prostu tak, tak i tak. I teraz tak, moment, ja to muszę zobaczyć. Yy, więc tak, tutaj chyba będzie. karmienie i tu jest taki przejazd. Właściwie to by mogło być w tę stronę. Obornik byłby wtedy gdzieś tam z tyłu, nie śmierdziałoby mi tak na parceli. A krówki tutaj by miały takie pastwisko przy tych drzewkach. Myślę, że to też nie jest głupie ustawienie, tylko tutaj widzę, że coś się już zaczyna robić na żółto. O o o, tu już tu jest na zielono, tu jest na żółto, tu na zielono. Um, hmm. Ja wam zaraz powiem, dlaczego tak się dzieje. Jest problem z jedną modyfikacją, słuchajcie. To znaczy problem nie problem, no. Deformacja terenu nie powiodła się. Tu jest coś, słuchajcie. Tego nie przewidziałem, ale momencik, momencik, gdzie ja to ewentualnie mógłbym postawić? A, tutaj. Tu jest za blisko zdecydowanie domu. Zdecydowanie za blisko domu, a ja też nie chcę, żeby krowy patrzyły się gdzieś tam w skarpy. O, 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 tu już widzę, już jest ten. Tak, najbardziej, jakby się wydaje, że można to postawić. No, niestety, to mnie chyba nie będzie urządzało. Moment, ja sobie obrócę tylko kamerę. Za blisko domu, troszeczkę, a jednak te. A czy zwierzątka mogą być w sumie blisko domu? Ja nie mam nic do tego. Ale to jest rzeczywiście ogromny obiekt. Ja to muszę mieć. Ja ten, ten konkretny obiekt muszę mieć. To nie ma w ogóle opcji, że ja inną oborę znajdę. Chyba, że znajdę. O, a teraz, a teraz nagle wszystko pasuje. No to słuchajcie, skoro tak, no to Myk. Siedzi, siedzi. Działa, działa. Słuchajcie, jest czasami taka sytuacja, że budynki, nawet jak się je postawi, one lubią za chwilę zniknąć. Na przykład za 10 sekund to zniknie. Już takie sytuacje widziałem, słuchajcie, i ja bym nie chciał, żeby coś takiego było. Widzę, że na tym tutaj pastwisku jest trawa, taka rosnąca, tak dosyć fajnie. Tutaj skoryto na wodę, czyli, do, czyli jeśli chodzi o wodę, to trzeba wjechać do tych krówek tutaj. E, tutaj generalnie powinien być trigger, tak, na rozładunek tych krów. Moment, ja sobie włączę. No, zgadza się, to jest dokładnie to. Ok. No, i ta obora. Ten budynek jest dosyć. No, taki ładnie jest zrobiony. Nie powiem tak. Chromowane, kurde, te rynienki. Super, sprawa. Dobra, zobaczę jeszcze, czy to działa. Bo ja to kupiłem, a nie wiem, czy to działa, nie? To taki w ogóle jest tutaj. Taka w ogóle jest tutaj jazda. Nic tutaj nie przebija z tekstur. Wszystko jest fajnie. Drzwi się rozsuwają szybko. Gnojowica. Mleczko, jak rozumiem, się pojawia tu. Zresztą zobaczymy, gdzie się będzie mleczko. Czy mleczko się nie będzie pojawiać? No, bo mleczko gdzieś trzeba będzie podjechać, żeby je po prostu nalać. Być może tutaj. No zobaczymy. Wygląda to całkiem ładnie, całkiem fajnie wygląda ta obora. Przy czym ona tu trochę, coś taka tutaj jest mocno zabudowana jakby z tej strony. Takie to jest, hmm. Momencik, momencik. To chyba można opuścić. Czy nie? Nie. Tego nie można opuścić. No to jest tak, że te krowy jakby nie widzą za bardzo świata poza tutaj tą, tym pastwiskiem malutkim. No ale dobra, słuchajcie, mi się dobrze się złożyło, mi się to ustawienie podoba, jakoś widzicie stało, że jednak można było tu postawić ten budynek, tylko trzeba było pomachać myszką trochę. Tutaj mi zostało trochę placu, może ja tu postawię jakieś, słuchajcie, zadaszenie na jakiś paszowóz, może tutaj będę miał składował belki czy coś takiego. Przy czym ja teraz też nie jestem pewien do końca, czy ja będę belował siano, słomę, trawę, kiszonkę, czy po prostu będę na luźno, bo tak sobie myślałem, żeby skorzystać z funkcji też tej przyczepy samozbierającej i po prostu spróbować niektóre rzeczy na luźno sobie potrzymać, tutaj, nie? No ale dobra, słuchajcie, krówki mam, to mnie cieszy, że postawiłem tą jedną oborę, na to mi było stać, zanim zacznę wydawać resztę kasy. I teraz tak, tutaj widzicie, już się kończy ten mój ingerowany teren, ale tak, no tutaj do siatki właściwie to jest tutaj moje, i chyba kawałek tego tutaj też jest mój, jakoś tak, coś takiego. Eee, no tutaj zrobiłem też już tą taką skarpę jakby coś takiego, nie? Dobra, no to mamy chałupę, mamy, mamy tutaj krowy duże bardzo jest to na 50 krów i teraz tak ja wiem, że tamta obora była mniejsza a też dawała 50 krów ta jest większa, no ale tutaj się tak racjonalnie te 50 krów zmieści nie będą miały za ciasno, więc jest dobrze i teraz tak, kochani jedna sprawa, zanim zacznę stawiać jeszcze garaże dla maszyn i tak dalej, i tak dalej tu jest taka obiekty z kategorii Global Company yy, i to jest coś, na co długo czekałem, ale momencik po kolei. Global Company to jest taki skrypt, który pozwala yy, tutaj po prostu yy, instalować do tego skryptu moduły pod te Global Company i teraz tak, wchodząc tu w opcję, mam tutaj Extended Placeable i teraz tak, jeżeli macie modyfikację Placeable Anything czy Anywhere, Place Anywhere yy, pozwalającą na bezkolizyjne budowanie a ściągniecie Global Company, od razu wyrzućcie Place Anywhere, ponieważ wyskoczy Wam monit, jak wejdziecie do gry, że te modyfikacje są z sobą niekompatybilne. Bo modyfikacja Global Company ma tutaj ten oto moduł wbudowany na Extended Placeable, czyli budowanie bezkolizyjne. Info na temat obiektu. To jest właśnie to, co Wam pokazywałem z tymi kostkami. Horse Helper Automatycznie odpada wam modyfikacja na e, tego takiego gościa, który zajmuje się ujeżdżaniem koni, i tak dalej, i tak dalej, dba o ujeżdżanie konia. Jeżeli macie koni dużo na mapie, no to wtedy to jest spoko. 300 e, dolarów za konia, czy za dzień to kosztuje bodajże. Więcej drzew, to po prostu, że można posadzić więcej drzew niż przewiduje to Giants Editor i Activate Cut Bales, nie mam pojęcia co to jest, może mi ktoś z Was napisze, kto jest obeznany w tym oczywiście. No, dochodzi coraz więcej modułów do tego Global Company, a mnie zainteresowały na ten moment dwa. Fermenting Silo, z tego już też się ucieszył wujek, ponieważ to jest coś, co zastępuje nam pryzmę, nie? Tutaj wrzucamy po prostu zielonki, sieczkę, trawę i w tym tutaj urządzeniu jakiś agregat, jakiś, jakiś mechanizm, jakaś technologia powoduje, że miesza nam się kiszonka i można ją załadować oczywiście normalnie gdzieś tam z tej rury. Natomiast ja ostrzę sobie zęby na Seed Makera, czyli Urządzenie do produkcji nasion, będę mógł wytwarzać własne nasiona, to jest funkcjonalność, yy, która bardzo się podoba graczom mapy Hofbergman. Sympatyką mapy Hofbergman, bo tam można sobie w Seed Makerze, Seed Master właściwie tam to się chyba nazywa, yy, robić też własne nasiona. I tutaj jest podobnie, tylko że tutaj, żeby zrobić sobie nasiona, yy, potrzebujemy wsypać yy, pszenicę albo jęczmień albo środek chwasto bójczy. I pewnie zauważyliście, że ikonki też są fajne. Ikonki są fajne, są bardzo fajne, zobaczcie. Te ikonki to też jest część modyfikacji Global Company. To wszystko jest na modhabie. Nie trzeba tego nigdzie szukać. To wszystko jest na modhabie, gdybyście nie chcieli od nas dedyka, tylko skąd to konkretnie jest. Na modhabie w opcji modyfikacje, nawet tutaj w modyfikacji w grze. Znajdziecie to bez żadnych problemów. Dobra, wracamy dalej do budowania. Słuchajcie, yy, trzeba postawić teraz garażę. Yy, mniej więcej yy, coś tutaj trzeba. No, gdzieś te maszyny trzeba będzie chować. A ja tego trochę mam i jeszcze będę miał. Także yy, miejsca mi jest potrzebne bardzo dużo. I teraz tak. Yy, ten bodajże jest yy, właśnie. Wrota są bez kolizji. To znaczy, jak to jest zamknięte. Jeżeli to jest zamknięte, no to yy, można przez to przejść, wjechać, przejechać i tak dalej, i tak dalej. Ten też mnie zastanawia, jak chcę zobaczyć. O ja pierdolę, jakie to jest duże, przepraszam bardzo, ale aż mnie z wrażenia po prostu mi się przeklnęło. I teraz widzę, że to jest dosyć na tyle duże, że jest aż za duże. Dobra, odpada. Szukamy dalej. Yy, jeszcze jest 100, 100 na 200. O, cholera, tu jest jakiś error w ogóle. Nie, nie, nie ściągajcie tego. I tu są garaże zrobione, garaż zrobiony przez jednego z widzów od wujka dla nas, dla BBSJ Team, on jest taki mały, ja go na pewno postawię, to na spokojnie, bo tutaj ostatnio chyba wujkowi pisał, że czemu nie używamy tych garaży, będziemy używać, spokojnie, to będzie garaż sam raz na jakieś takie mniejsze rzeczy, może na palety czy coś takiego, więc tutaj drogi widzu, spokojnie, twojej modyfikacji użyjemy, wujek już chyba nawet używa, więc git. No i teraz szukam dalej, słuchajcie, szukam dalej. Co by tutaj na maszynki sobie ewentualnie strzelić? To jest fajne, tylko szkoda, że to jest zielone. Szkoda, że to jest po prostu zielone, bo mi się to bardzo podoba. No zawsze zostaje jeszcze te tutaj z y, Vidi Industries, y, też całkiem fajne obiekty. Storage Hall, ja to sobie tylko tak zobaczę, mniej więcej, co to tutaj jest, jak to wygląda, o co tu kaman. Wiecie, no bo to tak trzeba, to trzeba dokładnie, to trzeba na spokojnie. Tu widzę jakieś są półki w środku, jakieś regały, tu by spokojnie mógł sobie wjechać kombine. Ale ja widzę, że to jest storage, czyli prawdopodobnie tu można, to jest jakby jakiś silos, tak? To znaczy jakiś magazyn na, na jakieś plony, może coś takiego, coś w tym stylu. No ale z drugiej strony, dlaczegożby nie. I teraz tak ja tutaj kombinuję. Słuchajcie, tu mam przejazd mniej więcej na, na, na tą drugą działkę. To, że się pozbędę tego pola, to już jest bardziej niż pewne właściwie. Tylko że, tylko że, czy ten wjazd muszę mieć cały aż tak szeroki? Chyba nie. Wtedy bym mógł spokojnie sobie. Ten oto budynek postawić gdzieś tutaj nawet. I trzymać tu po prostu też, też coś tu trzymać, o może tak powiem. Ja bym go sobie wtedy mniej więcej tu jakoś wyrównał do tej skarpy może. Tylko, że tutaj widzę, że coś jest, coś tutaj ten yy, bezkolizyjne budowanie nie zaskakuje. Nie wiem jak to było z tamtym modem, ale może ja za blisko tutaj właśnie tych takich, o właśnie, skarpek różnych i tak dalej. A, obrócę inaczej kamerę. Może coś się da z tego tutaj wymyśleć, jednak nie do końca, jednak nie do końca. Dobra, ja sobie zresztą tylko tak chciałem przymierzyć to. Zaraz, to za 300, to było za duże, ok. To za 200. Co to ma być? Tutaj to ja w ogóle nie mam pytań. Jak to, nie no, to, to, to jest przesada, to jest przesada. Zaraz, jakiś taki przejazdowy może. Albo może nawet to. Tutaj też myślę, że na spokojnie mi się pomieszczą maszynki. Ma to fajny kolor, pasujący pod tutaj dom. Więc myślę, że to też nie byłoby źle. To bym sobie ustawił tak pod skosem mniej więcej. O tutaj. Gdzieś przy tej granicy mniej więcej, tak. I to drzewo tu jedno, ja tu zaraz odpowiednią maszyną wiadę, tylko słuchajcie, robi się noc i niezbyt komfortowo to wygląda. Tego ja tu chyba sobie zaraz jakąś maszynką słuchajcie, wiadę. Moment, ja to może mniej obrócę. Ja widziałem właśnie na różnych gospodarkach gdzieś w internecie, na zdjęciach, że niekoniecznie te budynki na, gospa na gospak są ustawione tak równiutko właśnie, dlatego tak delikatnie pod skosem, i zawsze gdzieś tam obok mogę postawić coś prościej. Yy... Wiecie, ja tutaj nie chcę robić nikug w jakiego pałacu czy coś. Ja tu po prostu chcę mieć miejsce na maszyny obecne i na przyszłe. Bo tak jak mówiłem, troszeczkę tego jeszcze dojdzie, więc wiecie, wiecie jak to jest, jak to wygląda, nie? Tu widzę, nie ma większego problemu z postawieniem. Myślę, że to będzie na początek dobre, ale jeszcze sobie sprawdzę inną opcję ewentualnie. E, zaraz, to ja stawiałem na te wszelkie kostki i tak dalej, ale to niekoniecznie musi być na kostki. To niekoniecznie musi być na kostki, niekoniecznie to musi być na belki. To z powodzeniem może zastąpić się również coś innego. I nie będzie z tym żadnego problemu. Tak myślę przynajmniej. Eee, no, bo, no bo co, no dach jest, jakieś filary są i tak dalej, to równie dobrze może być zwykła jakaś odsłonięta wiata, prawda no ale nic, dobra tu już jest koniec tego to, to muszę zapamiętać to jest spoko jeszcze coś miałem przejazdowego jeszcze było coś, to jest przejazdowe to jest na ciężarówki jakieś większe, z tego co, o, to chyba to jest niby na stro, no czyli niby na słomę, tak tu jest jeszcze jakiś drive-thru tu jest jakiś drive thru, ale, ale moment, moment, moment. Ja mam 486 tysięcy To kosztuje tylko 10. Zobaczę jak to się prezentuje generalnie. To jest coś takiego po prostu. Coś takiego, moment, moment. To by nie było może nawet głupie, tylko że ja bym to sobie na wprost wtedy postawił gdzieś tutaj mniej więcej jakoś, tak. Może tak, gdzieś. No nie, tutaj nie, bo to jest przejazdowe, więc to nie ma sensu, żeby to stało. No ale z drugiej strony, to nie musi być. No nie, no, jednak musi być. To tutaj nie ma racji bytu póki co w tym miejscu. No, jeszcze zostają te. Te są bezpieczne, bo to są ładne modele, ładne animacje. Fajnie, tam jest dużo miejsca. Przy czym niekoniecznie może. Jedną mogę przymierzyć. No zobaczę, przymierzę to sobie. Momencik, muszę to odwrócić znowu. Moment, chyba jednak wiecie co, przyspieszę, poczekamy do rana, skorzystamy z tego trigera snu. Przy okazji zobaczymy, jak to działa na mapie, na której domyślnie tego trigera nie ma. No ale, moment, gdzie tu jest ten trigger snu? Jest, dobra, do środka trzeba bardziej wejść. Moment, jest 19.45, no to będzie 7.45. No to dobra, 12 godzin sobie tutaj prześpię, nie trzeba teraz przyspieszać tego czasu razy 120, tylko po prostu sobie tutaj o zrobić taki sen. No i zaraz zobaczymy, czy się czasem coś nie spierdzieli. Różnie to bywa. No nie, nic nie wyskoczyło, żadnych błędów nie ma. Wszystko jest w porządku, w pąsiu. No i od razu będzie to wszystko lepiej widać. Wszystko od razu będzie lepiej widać. Dobra. No to wracamy do shop. Ten odcinek już chyba trwa jakieś 50 minut, nie? A ja tutaj jestem w ciemnej dupie ciągle. Eee, na spokojnie na spokojnie, bez stresu bez nerwów moment, a to, to jest naprawdę takie zielone ale to jest przejazdowe to byłoby bardzo fajne to by było bardzo fajna opcja powiem wam, naprawdę tylko, że ja tutaj te krówki wiecie co, ten teren wcale nie jest taki duży albo po prostu ta obora na krowy jest ogromna tak mi się wydaje wiecie i teraz tak, no na razie chyba będę musiał obejść się smakiem słuchajcie z tym tutaj. E, tak coś mi się wydaje, że będę musiał obejść się smakiem. No, niestety, niestety, no tutaj by to gdzieś weszło od biedy, no ale no nie, no to jest przejazdowe. Ja to wykorzystam, bo to jest bardzo fajny, bardzo fajny garaż. I teraz tak, to jest jeszcze całkiem spoko, o tym też myślałem. E, momencik, tutaj by wszedł kombajn na spokojnie. O tak, tylko moment, bo to jakoś dziwnie mi tutaj, e, jak to wygląda. Tak, tak i tak. No, ale nie, tutaj wyjdzie ewentualnie jedna większa maszyna, a ja mam dużo dużych maszyn, więc tu trzeba będzie postawić coś konkretnego. No, jakiś konkret, po prostu coś konkretnego. Gdzie to było? Gdzie to było? To było to, nie to. Kurde, zgubiłem tą fajną wiatę. Gdzież to mogło być? To. Jakbym postawił kilka tych, tego typu rzeczy, to też byłoby fajnie, ale z drugiej strony chciałbym mieć jeden chociaż garaż taki zamykany, normalny. I tak się zastanawiam, czy może jednak to, zaraz to jest mniejsze, 5 metrów to jest 6 metrów, czyli to jest troszeczkę mniejsze, przejazdówka taka mniejsza. I teraz tak, moment, a gdyby to postawić tak. W tym momencie, słuchajcie, przejazd może być spokojnie odtąd w ten sposób, tak jak myszka. Nie, no to jest bez sensu, tutaj to jednak nie bardzo, tutaj to by pasowało bardziej postawić tak budynek, jakiś w tę stronę, o, tu, niż tam. mmm. Mm, mm. Dobra, ja to postawię, ale nie teraz, nie teraz, jednak nie teraz. Dobrze. No to cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak ewentualnie spróbować z tymi, chyba jednak, garażami. To są najlepsze, najbezpieczniejsze opcje w tym momencie. Ale dobra, dobra, ja jeszcze sobie przemyślę z tyłu głowy, a najpierw zajmę się silosem. I teraz tak, jest mi potrzebny właśnie ten silos na ziemniaki, póki mam na niego miejsce. On jest duży, ale nie jest jakoś mega duży. I tak sobie myślę, czy by go nie postawić tu. Tylko ja sobie go muszę obejrzeć dookoła. Co ten Silos tak właściwie potrzebuje. I chyba go po prostu obrócę w tę stronę. Aha, rura teraz będzie tutaj. No ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Ja tutaj sobie i tak beton jakiś wyleję czy coś. Blisko skarpy. Hmm. <laughs> Blisko skarpy faktycznie jest. Tutaj tych krów, no z tymi krowami to jeszcze tam pół biedy Żeby tylko się dało z nim fajnie objechać Tutaj z przyczepą, ja też będę dużymi tutaj sprzętami jeździł Więc wiecie jak to jest Wiecie jak to jest, żeby to nie było jakoś Tu niby jest dużo, dużo miejsca jest tutaj właśnie z tej obory Jakby nie, to znaczy ona tak o, Ona tak tutaj sporo miejsca yy, Tutaj zajmuje, nie? Więc jakbym to postawił tak. To chyba też by nie było źle, ewentualnie delikatnie to oddalić i zestawy się chyba zmieszczą. Wszelakie ciężarowe i tak dalej. A w razie czego ja popchnę jeszcze ten teren do tyłu. W sumie fakt, nie będzie tutaj jakiejś straty z tym związanej. I to jest chyba najlepsze miejsce, bo tam, tak jak mówiłem, ja bym chciał jednak. O, super, tamto bym chciał jednak postawić właśnie te. Garaże gdzieś bliżej, nie? Dlatego o, tak to będzie teraz wyglądać na ten moment. Ja tam sobie szybko podejdę zobaczyć. Eee, razem z wami zresztą, no, razem z wami. No nie mówię, że nie. Eee, no nie no, ten model faktycznie on był bardzo wysoko oceniany, on jest jakiś taki gładki strasznie. No taka nówka sztuka, nie po prostu. Brama działa. Drzwi się otwierają. Eee, Hack schnitzel kartoflen. Cukeruben, czyli buraki cukrowe, kartofle i haksznicel. hak haksznicel, nie wiem co to jest haksznicel. Jak ktoś zna niemiecki to może mi powiedzieć co to jest haksznicel. Tutaj jest właśnie też taki jakby, że tu można jakąś maszynę od biedy sobie chować, nie? Więc... No, więc, więc... Tutaj mogę się za naładować, załadować nawozami? Nie, myślałem. No tutaj trzeba będzie te kartofelki sypać. To tutaj jest... Trzeba będzie bokiem jakoś tak. No w sumie to nie jest głupie. To nie jest głupie. Niekoniecznie nawet może jako jakiś magazyn. No ale... Ale podoba mi się ten obiekt. Zobaczcie, tu jakieś klomby, klombusie i tak dalej. Tutaj też coś mamy. Czy tutaj są jakieś trigery? Tu chyba nie ma triggerów. To jest tylko po prostu... Yy, część tego... Tej... Tej zabudowy. Dobra. Yy, zaczyna to jakoś wyglądać. No zaczyna to jakoś wyglądać. Ten odcinek naprawdę już jest długi. Myślę, że niebawem będziemy kończyć, bo ja tu nie chcę was za długo trzymać, a w kolejnej części po prostu ja sobie tutaj się zajmę tym budowaniem. Wiecie, jak tak się chodzi z tej perspektywy tutaj, jak ja chodzę pieszo, to wygląda to wszystko troszeczkę inaczej, jakby więcej tego miejsca było realnie na to wszystko, że ja bym tu mógł spokojnie jeszcze jakieś garaże przejazdowe w tę stronę tak walnąć. Właśnie może tak zrobimy. Tutaj, moment. Widzicie, troszeczkę nabrałem innej perspektywy, ale mi się wydaje, że tu jest więcej miejsca niż się wydaje. O, może tak powiem. Z racji tego, że tamten silos był taniutki dosyć. O, to wiecie o czym myślę? Myślę o tym, żeby ten garaż postawić tak. Bo tu jest i tak w cholerę dużo miejsca. I nawet dla maszyn chyba będzie dużo miejsca. Ja tutaj zaraz betonem i tak to wszystko właściwie zaleję. O. Moment, kurde, bo to się tak... A widzicie, to jednak jest dużo większy budynek niż myślałem. Dużo większe niż myślałem to jest. Kurde, jakby takie przejazdowe było węższe troszeczkę. Oj. A gra zatrzymana i z... nastąpiła utrata połączenia. Słuchajcie, no mam niestabilny dzisiaj internet, ale ja ten odcinek dokończę, ja ten odcinek dokończę, postawimy to i, i no, no musi się udać, no musi się udać. Dobra, słuchajcie, do trzech razy sztuka. Zresztą ja tutaj już mówiłem trochę to trwa, a jak ja dzielę ten odcinek, to ja potem dokładnie nie wiem, ile nagrałem, a nie chcę tutaj za długo. W końcu nie ma ze mną gościa. Dobra. Um, no mówię z tej perspektywy to wygląda naprawdę. Mega. Tylko że z drugiej strony ja będę miał dużo maszyn i jednak może ta przejazdówka zielona będzie jeszcze na ten moment za duża. Dlatego słuchajcie, żeby nie kombinować, nie kombinować, ja sobie na razie sprawię chyba oto te. Sprawdzone. Wezmę to po prostu na 5 stanowisk, przepraszam, na 6 stanowisk. Na spokojnie to wszystko tutaj pomieszczę. Jeszcze pewnie trochę miejsca mi tutaj się znajdzie. Widzicie, to jest całkiem niewielkie, dlatego ja to tutaj postawię. Z tej strony to drzewko jeszcze wykosimy. Ja Wam pokażę. Tutaj też od Michała Gorzyma dostałem fajną modyfikację na taką, że tak powiem, kozacką wykaszarkę drzew, która sprawia, że drzewa znikają całkowicie. Dostępna z Modhuba to jest oczywiście. Ja na początku chciałem, nie chciałem tego bo, instalować, bo chciałem sprzedawać te wycięte drzewa, kiedy miałem się budować pod lasem. Tak myślałem, że miałem się tam budować pod lasem i tam chciałem sobie te drzewa po prostu sprzedać. Bo to są proste drzewa, łatwe, długie, łatwe do, do oprawienia i sporo kasy za nie by było. No ale skoro przeniosą się tutaj z tymi kurde dębami, z tymi nie wiem, buki, klony czy co to jest, nie chciało mi się z tym pierdzielić, no to sobie wypożyczyłem to, to urządzenie i zaraz też przyjadę to tutaj drzewko, wykoszę, a drzewka potem to w fajnych miejscach sobie postawię sam, o i tyle, i tyle będzie. Dobra, myślę, że tutaj będzie spoko, o moment, tylko sobie względem jeszcze... W sumie względem tej obory można budować, bo ona się tak fajnie sama wyrównywała, jak się obracało. Yy, może tak nie przy samej ściance tej obory, ale tak sobie. O, tutaj będzie fajnie widać, czy to jest równo. No nie jest równo. O, teraz jest w miarę równo. Tak, może takie. O, pyk. Pięknie, super. No i słuchajcie. Yy, no, i to jeszcze w miarę pasuje tutaj do tej całej mojej zabudowy. Jest dobrze. To jest taki kurde ładny. Ja wiem, że to też prawie każdy ma, ale to jest funkcjonalne. Nie da się nie lubić tego obiektu. Jest dobrze zoptymalizowany, fajnie jest zrobiony. I słuchajcie, oczywiście, tutaj to podwórko ogromne też będziemy gospodarować na jakąś przejazdową wiatę, prawdopodobnie, właśnie. Ym, tak, na jakąś przejazdową wiatkę. To drzewo, to nie będę teraz jechał po tą maszynę. Ja ją zlikwiduję sobie na odcinku. Po odcinku. Między odcinkami jakoś na spokojnie. I teraz jeszcze te, to, tą przejazdową taką, chyba to było to, o czym myślałem. A nie, to jest to za duże chyba, za duże. Chyba że ja to odwrócę, może tak. W ten sposób. Tutaj też zawsze coś będzie można, słuchajcie, zostawić na przykład header do kombajnu bez problemu, nie będzie żadnego kłopotu z tym. Może tak, nie tak, bardziej tutaj może bym to zrobił. Tu bym miał fajne miejsce na manewry w tym momencie. A jeszcze silos zbożowy. Należy o silosie zbożowym jeszcze pamiętać. Na którym miejsce gdzieś chyba tutaj będę musiał zrobić. No bo chyba. No bo przecież że nie na środku gdzieś gospodarki, prawda? Eee, tak to sobie tutaj wykombinujemy. No i pierwsza część przebudowy będzie już za mną, tak właściwie. Będzie już za mną. Moment, momencik, momentos, 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 tak, żeby było równo z tym, może ewentualnie o, i to zawadzać nie będzie, myślę, Nas, chociaż zaraz tutaj, żeby ten wyjazd był jakiś taki, to ja może to oddalę jednak, oddalę to jednak, odwrócę tak, moment, jak to jest do siatki, to czy to gdzieś się tutaj potrafi równo fajnie wpasować? Spróbujemy, tak, tak, nie bardzo. O, o, o. W tę stronę, może, tu albo tu. Już kotku cię wypuszczam. No, mój kot tutaj już oczywiście się upomina o swoje prawa. Swoje kocie prawa. Zrobimy to w ten sposób, może. O. No i tam ten ogródeczek jeszcze będzie. Yy, tutaj będzie, można, słuchajcie, zostawić jakieś siewniki, coś takiego. A w tym garażu, no, póki co nie będą wszystkie stanowiska zajęte, nie? No ale wiecie o co chodzi. No, przyszłościowo trzeba myśleć. A ja tutaj jeszcze park maszyn trochę rozbuduję. Tu będzie mogła też ciężarówka sobie stać pod tym przejazdowym. Eee, zapewne wiele z Was mi napisze w komentarzach, że by, byście to zrobili inaczej, lepiej i tak dalej, ale ja myślę, że tutaj też nie będzie źle. E tutaj tyle miejsca przy tym tym oborze wystarczy. Dobra, stawiam. Nie tak, cholera. Przyciągnęło mi się. Kurde. Da się to sprzedać stąd. Oczywiście, że się nie da tego sprzedać. Moment, jak to wygląda. To są jakieś paskudne kafelki. Ja mam nadzieję, że będę mógł w to zaingerować. Jakoś zaraz. Moment, jak to tutaj wygląda? No w sumie tu jest dużo miejsca. To tak z góry wyglądało, że jest mało. Mi miejsca tutaj nie jest tak mało miejsca w sumie. Dobra, niech tak jest. No już trudno. Już trudno, tu jest miejsce na manewry, także spo spoczko. Gruntem się zajmę w kolejnym myślę już odcinku. Ale jeszcze postawię silos zbożowy. Jeszcze silos zbożowy się tutaj gdzieś przyda. Jeszcze sobie postawimy silos zbożowy i teraz tak. Hmm, czy to potrafi? Nie, to nie, nie potrafi przyjmować niczego. A czy sieczkę i trawę? Sieczkę i trawę. Oj, Filipek, Filipek, tutaj widzę mnie woła. I teraz jakiś ładny silos zbożowy by mi się przydał. Naprawdę ładny silos zbożowy, żeby nie wyglądał jak jakieś takie, kurde, nie wiem co. Ten z modding welta nie jest w sumie zły. Ten multilager, który ma Jacek i Bartek, też mi się bardzo podoba. On jest tani, troszeczkę może za tani. Eee, więc tak. Dobra, słuchajcie, ja wypuszczę kotka, bo skoro on miał czy częściej niż yy, co 15 sekund, to znaczy, że pewnie chce mu się do kuwety. Zaraz do was wracam. Okej, okay, dobra, wróciłem, wróciłem. Eee, I teraz tak myślę, bo właściwie żadnego silosa zbożowego jako tako nie pobierałem jeszcze. I wiecie, tak sobie myślę, właśnie tutaj to jakoś opanować hmm. sensownie. No te to są takie jakieś paskudne, brzydkie jakieś. Czy to są nawozy na, na przede wszystkim? Tutaj mamy na podstawowe jakieś te wszystkie nasze plony. No i ten zwy, zwyczajny to może aż jest zbyt zwyczajny. Zobaczmy ten, jak to wygląda. No nie wygląda jakoś imponująco, ten silosik. Yy, I teraz tak, tutaj się chyba zaczyna już jakaś ingerencja grubsza w teren, więc to jest takie, kurde, troszeczkę... Na żółto, na, 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 na czerwono się to świeci. Tu nie wiem, czy ja już czasem jakoś nie odpuszczałem sobie tego spłaszczania terenu. E, no niby nie głupie to miejsce na silos. Właściwie jedyne na ten moment jeszcze sensowne. E, tutaj nie chcę tak silosa stawiać. Tutaj ma być, wiecie, tutaj jakieś ewentualnie mniejsze, pomniejsze bajery, szmery, pierdoły. I coś takiego. I teraz tak. Moment, tutaj bym sobie jeszcze nie dał jakieś te garażyki od widza na, 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 na nasionka, może i może coś takiego tutaj. Taki, nie, tutaj jest ten wyjazd. Kurde, widzicie, to jest najważniej... jeden z najważniejszych budynków. Tak, właściwie a ja o nim se zapomniałem, a ja se o nim zapomniałem. Tu jest ten mój drugi wyjazd. Właściwie, przejeżdżanie przez silos. To by było bez sensu trochę, zresztą on tutaj wychodzi poza gospodarkę. To drzewko by się tu przydało naprawdę na gwałt usunąć. Nie, jednak z tej strony gdzieś to będzie. Ja tutaj ten teren jeszcze jednak zmodyfikuję. Z tym polem, no niestety, no z tym polem się będę musiał pożegnać. moment, zobaczmy jeszcze ten. O, ten jest fajny, ten jest mały. Kurde, ten by mógł być ok. Szkoda, że on jest taki czarny po prostu. No ale on mi się podoba, on jest fajny, on jest całkiem ładny. I teraz tak, przydałoby mu się też jakieś. Yy, są tu jakieś rozbudowy jego? Są. Jest rozszerzenie tego silosa o dodatkowe 100 tysięcy. Za grosze, dosłownie, za grosze w sumie. I yy, jeszcze jest ten Big Silos. No, właściwie taki Big najbardziej by pasował tutaj do mojej gospodarki. Nie ukrywam. Nie ukrywajmy, że on by pasował najbardziej do gospodarki. Może tak tutaj jakoś. Moment, a, mo a gdyby to zrobić tak, w ten oto sposób. Zaraz, gdzie on ma wysyp? Znaczy, wysyp ma tutaj, a gdzie ma. Znaczy, y syp, a wysyp. Wysyp jest tutaj, jak rozumiem, to się pyk, pyk, i to można sobie przesunąć. To jest chyba ten silos, co mają chłopaki. Jednak tak mi się wydaje, bo coś tak kojarzę. Chociaż nie wiem, już teraz sam. Nie, to nie jest ten. Chłopaki mają normalnie tamten. Ale momencik, momencik. A gdyby go tak jakoś ustawić bardziej tu, że przejazd będzie jakby jeden wspólny do tego, tutaj silosa. O! O! Tak by to chyba mogło stać. Tak, tak mi się, tak mnie się wydaje przynajmniej. Tylko moment, ja sobie odwrócę tutaj względem tego. To są takie dziwne jakieś kurde płyty, coś tutaj tak śmiesznie stoi. Ale moment, znowu tutaj ten wysyp jest nie bardzo. Ten silos mi jednak nie urządza zbytnio. Ten big new, big ten ewentualnie multilager albo taki. No, on jest taki dosyć brzydki. Ten silos, kurde 500 tysięcy. 100 tysięcy kosztuje. 500 tysięcy mieści. No, tak sobie o nim myślę. Jeszcze raz tego poproszę. I teraz tak, gdzie on, gdzie się z niego sypie? Bo to, to jest ważne bo nie tam gdzie on się wysypuje czy coś, tylko gdzie on ma jakiś wysyp tutaj. Czy to się też gdzieś przełącza? Kurka wodna, bo. Yy, nie mam pojęcia, słuchajcie, skąd się go ładuje, czyżby też stąd. Aha, stąd gdzie się wysypuje jest rura, dobra, dobra, no to moment, no to ten by tu pasował jednak, ten by jednak tu pasował, ja bym go ewentualnie jeszcze tak tutaj przytulił chętnie dotąd, tylko że tu na czerwono on się świeci i moment, on będzie w te, te skarpy chyba tu wchodził. No ale tutaj znowu przejazd tam za tymi tymi byłby dosyć problematyczny moim zdaniem. Ja tam zrobiłem troszeczkę za ciasno, bym musiał te skarpy tam poprawić. Jednak, tak, moment, moment. Tutaj, kurde, ja muszę zobaczyć, jak to tam wygląda z tyłu. Ile tam jest miejsca? No, niby tutaj przejedzie coś, nie? No, przejedzie, przejedzie spokojnie. Zresztą tutaj też nie ma wyjścia. Musi to przejechać. Ewentualnie, ewentualnie bardziej tu. Tak, to schować. To też nie jest głupi pomysł. Na tym polem, tak jak mówię, się nie sugerujcie, bo jego nie będzie. No to jest więcej niż pewne, że go nie będzie. Gdyby tak go tutaj postawić, to też nie byłoby takie złe. O, moment, jeszcze troszeczkę cofniemy. Tak. No i, no troszeczkę on tutaj wszedł w te te, ale tu się nic wielkiego nie stało. Ja to wszystko takie wykończeniówkę, jakieś poprawki. To ja to wszystko oczywiście zrobię w kolejnym odcinku albo poza odcinkiem. Jeśli chodzi o poprawki, to może poza odcinkiem, żeby to tutaj już nie męczyć, nie, nie męczyć i tak dalej. No i słuchajcie, myślę, że na dzisiaj. Tak, nie jest źle, nie jest źle. Tu się wszystko poprawi. Myślę, że na dzisiaj to już będzie tyle, słuchajcie. No to będzie wszystko. Maszyn nie będę przewozić. Przewozić będę albo z gośćmi, z gościem kolejnym na mieszczuchu, albo. Po prostu jakoś na lajwie. Wokół domku też tutaj się machnie jakiś ogródek. Tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś modyfikacje, jakieś fajne obiekty, coś w tym stylu, ja tu jeszcze tylko dla wizytówki może jakoś się ustawię. Tak. O, to nie będzie głupi pomysł. Dobra, zrobię sobie tutaj screenshota po prostu takiego na miniaturkę nową. Oj, cholera. Nie ten przycisk. Nacisnąłem print screen, oczywiście mi się tutaj. O, dobra, tak będzie najlepiej. Eee, jak macie jakieś modyfikacje, jakieś linki na obiekty, jakieś dekoracje, o, dekoracje, jakieś płoty może nie, bo płoty mam drewniane, ale dekoracje w stylu drzewka, kwiatki, ławeczki, pierdoły, stoliki, jakieś ogrodowe rzeczy, krasnale, nie wiem, cokolwiek, zjeżdżalnie, kurde jacuzzi, basen, saunę no to możecie mi przesyłać. W komentarzu spokojnie wklejajcie linki. Moderatorzy mają w tym momencie ode mnie prikaz, żeby linki wszystkie Akceptować do modyfikacji, jakie wklejacie, możecie mi podsyłać na fanpage. Oczywiście, jak najbardziej, jeżeli chodzi o inne obiekty, też możecie tutaj coś sugerować. Tak jak mówiłem, jestem otwarty na wszelkie sugestie. Mogłem to zrobić na live. Tą budowę gospodarki, no ale wyszło jak wyszło. No cóż, tutaj ten teren za garażem też zobaczcie, jeszcze tutaj mogłem to spokojnie cofnąć do tyłu. Mogłem to na spokojnie tutaj cofnąć do tyłu, ten garaż, kurde. No, ale coś tu zawsze jeszcze można upchnąć. Nie wiem, silos na kiszonkę czy cokolwiek innego, tędy można przejechać. To drzewo, nie, to drzewo w sumie jest fajne, ale tutaj można jakoś to jeszcze powycinać, poprzecinać, Słuchajcie, ee, coś się wykombinuje. No, coś się wykombinuje, wierzę w was. Ewentualnie kiszonkę tam z tyłu. To nie ma problemu, najmniejszego. E, tu widzicie, jest dużo miejsca za garażem. Coś by jeszcze weszło, coś tu pewnie jeszcze zrobię, coś tutaj jeszcze postawię. To jest więcej niż pewne, e, na spokojnie. E, to, jak to teraz wygląda, to mi się podoba. No, nic nie będę zmieniał, bo to będzie kosztować. To będą straty kolejne, więc wiecie, jak to jest. E, więc e, tak to zostanie. Ale jeszcze coś pewnie usprawnię, poprawię, dobuduję. Myślę, że to wszystko do siebie pasuje. Nie ma większego problemu. Brązy z bielami i tak dalej, tak dalej. Dobrze jest. Ok. Kochani, ja Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Widzimy się w kolejnym Mieszczuszku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.